tam jest książę. Pan Andrzej wszedł i zatrzymał się w progu. Książę Bogusław Radziwiłł siedział przed lustrem ustawionym w rogu komnaty i tak uważnie wpatrywał się w twarz swoją, świeżo widocznie powleczoną różem i biedlidłem, że nie zwrócił uwagi na wchodzącego. Dwóch pokojowych, klęcząc przed nim, dopinało mu sprzączki na przegubach nóg u wysokich podróżnych butów. On zaś rozczesywał zwolna palcami bujną, równo uciętą nad czołem grzywkę jasno-złotej peruki lub też może własnych, obfitych włosów. Był to młody jeszcze człowiek, lat 35, a wyglądający najwyżej na 25. Kmicic znał go, ale zawsze spoglądał nań z ciekawością. Raz dla wielkiej sławy rycerskiej, jaka otaczała księcia Bogusława, a jaką zjednały mu głównie pojedynki z rozmaitymi zagranicznymi magnatami odbyte. Powtórę dla jego szczególnej postawy, którą gdy raz ktoś ujrzał, na zawsze musiał zapamiętać. Książę bowiem wysoki był i silnie zbudowany, ale nad szerokimi jego ramionami wznosiła się głowa tak mała, jak gdyby z innego ciała zdjęta. Twarz miał również niezwykle drobną, prawie młodzieńczą, ale i w niej nie było proporcji. Nos miał bowiem duży, rzymski i ogromne oczy niewypowiedzianej piękności i blasku z orlą prawie śmiałością spojrzenia. Wobec tych oczu i nosa reszta twarzy okolonej w dodatku długimi, obfitymi puklami włosów nikła prawie zupełnie. Usta miał niemal dziecinne, nad nimi mały wąsik ledwie pokrywający górną wargę. Delikatność cery podniesiona różem i bielidłem czyniła go podobnym do panny. A jednocześnie zuchwałość, duma i pewność siebie malujące się na obliczu nie pozwalały zapominać, iż jest to ów słynny Chercheur de Noises, jak go przeżywano na dworze francuskim, człowiek, u którego ostre słowo łatwo wychodziło z ust, ale szpada jeszcze łatwiej z pochwy. W Niemczech, w Holandii i we Francji opowiadano dziwy o jego czynach wojennych, kłótniach, zajściach i pojedynkach. On to w Holandii rzucał się w największy war bitwy między niezrównane pułki piechoty hiszpańskiej i własną książęcą ręką zdobywał chorągwie i działa. On na czele regimentów księcia Oranii zdobywał baterie przez starych wodzów uznane za niepodobne do zdobycia. On nad Renem na czele muszkieterów francuskich rozbijał ciężkie chorągwie niemieckie w 30-letniej wojnie wyćwiczone. On ranił w pojedynku we Francji najsłynniejszego między kawalerami francuskimi fechmistrza księcia de Fremouille. Drugi słynny zabijaka, baron von Goetz, prosił go na klęczkach o darowanie życia. On ranił barona Grota, za co musiał od brata Janusza słuchać gorzkich wymówek, iż pospolituje godność swą książęcą, stawając do walki z nierównego stanu ludźmi. On wreszcie wobec całego dworu francuskiego na balu w Luwrze uderzył w twarz margrabiego Derrie za to, iż mu szpetnie przymówił. Była to mieszanina zniewieściałości i nieokiełznanej odwagi. W czasie odwiedzin rzadkich i krótkich ojczystego kraju zabawiał się zatargami z rodziną sapiechów i łowami. Ale wówczas leśniczowie musieli mu wyszukiwać niedźwiedzice z małymi, jako bardziej niebezpieczne i zaciekłe, na które szedł zbrojny tylko oszczepem. Zresztą nudził się w kraju i, jako się rzekło, zjeżdżał niechętnie najczęściej czasów wojny. Wielkim męstwem odznaczył się pod Beresteczkiem, Mohylewem, Smoleńskiem. Wojna była jego żywiołem. Chociaż umysł bystry i giętki zarówno się do intryg i do dyplomatycznych wybiegów nadawał. W tych umiał być cierpliwy i wytrwały. Daleko wytrwalszy niż w amorach, których długi szereg dopełniał historii jego życia. Książę na dworach, na których przebywał, był postrachem mężów mających piękne żony. Zapewne dlatego sam nie był dotąd żonaty. Chociaż zarówno wysokie urodzenie, jak nieprzebrana niemal fortuna czyniły go
jedną z najbardziej pożądanych partii w Europie. Swatali go sami Królestwo Francuscy, Maria Ludwika Polska, książę Oranii i wuj elektor brandenburski, ale on wolał dotąd swoją swobodę. Wiana nie potrzebuje, mawiał cynicznie, a innych uciech i tak mi nie brak. W ten sposób doszedł 35 lat wieku. Kmicic, stojąc w progu, przypatrywał się tedy z ciekawością jego twarzy, którą odbijało zwierciadło, a on rozczesywał w zamyśleniu włosy grzywki nad czołem. Na koniec, gdy pan Andrzej krząknął raz i drugi, rzekł, nie odwracając głowy: A kto tam? Czy nie posłaniec od księcia wojewody? Nie posłaniec, ale od księcia wojewody, odrzekł pan Andrzej. Wówczas książę odwrócił głowę, a spostrzegłszy świetnego młodzieńca, poznał, że nie ze zwykłym sługą ma do czynienia. Wybaczaj, panie kawalerze, rzekł uprzejmie, bo widzę, żem się co do szarży osoby omylił. Ale wszakże twarz pana mi znana, choć sobie nazwiska nie mogę przypomnieć. Waś jesteś dworzaninem księcia hetmana? Nazywam się Kmicic, odpowiedział pan Andrzej, a dworzaninem nie jestem, jeno pułkownikiem. Kmicic, zawołał książę. Toż ja siła ować panu słyszałem. To rzekłszy, począł uważniej i z pewnym upodobaniem spoglądać na pana Andrzeja, bo z tego, co o nim słyszał, miał go za człowieka własnego pokroju. Siadaj, panie kawalerze, rzekł. Rad cię bliżej poznam. A co tam słychać w kejdanach? Oto jest list księcia hetmana, odrzekł Kmicic. Pokojowi, skończywszy zapinać książęce buty, wyszli, a książę złamał pieczęć i począł czytać. Po chwili na twarzy jego odbiła się nuda i zniechęcenie. Rzucił list przed lustro i rzekł: Nic nowego radzi mi książę wojewoda, abym się do Prus, do Tylży albo Taurogów przeniósł, co jak właśnie widzisz, czynię właśnie. Ale rozumiesz, że ty, panie kawalerze, po francusku albo po niemiecku? Rozumiem po niemiecku, rzekł Kmicic. To chwała Bogu, będę mówił po niemiecku, bo mi od waszej mowy wargi pierzchną. Kto by się spodziewał, że gdy cała Rzeczpospolita odstępuje pana, gdy wszystka szlachta łączy się ze Szwedem, gdy województwa poddają się jedne za drugimi, wówczas właśnie miasta pruskie, Niemcy i protestanci nie chcą o Szwedach słyszeć i do oporu się gotują. Oni chcą wytrwać. Oni Rzeczpospolitą ratować i Jana Kazimierza utrzymać. Zaczynając tę robotę, myśleliśmy, że będzie inaczej, że właśnie przede wszystkim oni pomogą nam i Szwedom do pokrajania tego bochenka, który waszą Rzeczą Pospolitą nazywacie. Całe szczęście, że książę elektor ma tam na nich oko, mówił dalej książę, bo wujowi elektorowi tyle mnie mam o Rzeczpospolitą, ile mnie albo księciu wojewodzie wileńskiemu chodzi. Wasza książęca mość pozwoli, że zaneguję, rzekł porywczo Kmicic. Księciu wojewodzie wileńskiemu tylko o Rzeczpospolitą chodzi, dla której w każdej chwili gotów wydać ostatnie tchnienie i ostatnią krew wylać. Książę Bogusław począł się śmiać. Młody jesteś, kawalerze. Młody. Książę Bogusław stanął przed zwierciadłem i począł się przyglądać starannie własnej postaci, przy czym poruszał z lekka głową w prawo i w lewo, to oddalał się od lustra, to zbliżał, to potrząsał puklami włosów, to strzygł oczyma z ukosa, nie zważając wcale na Kmicica, który siedział w cieniu, odwrócony plecami do okna. Gdyby jednak był rzucił chociaż jedno spojrzenie na twarz pana Andrzeja, poznałby, iż w młodym pośle dzieje się coś dziwnego. Twarz bowiem Kmicica była blada. Na czole osiadły mu gęste krople potu, a ręce drgały konwulsyjnie. Przez chwilę podniósł się z krzesła i znowu zaraz usiadł jak człowiek, który walczy ze sobą, przełamuje w sobie wybuch gniewu lub rozpaczy. Na koniec rysy jego ściągnęły się i zakrzepły. Widocznie całą siłą potężnej woli i energii nakazał sobie spokój i zapanował nad sobą zupełnie.
Wasza książęca mość, rzekł, z tego zaufania, jakim mnie książę hetman obdarza, widzisz, wasza książęca mość, że tajemnicy nie chce z niczego przede mną robić. Ale chociaż w onych sprawach służę i w nich się obracam, przecie pewnie nie wszystko zgoła rozumiem, ani też wszystkich arkanów własnym słabym dowcipem przeniknąć mogę. Czego tedy życzysz, panie kawalerze, a raczej piękny kuzynie? Spytał książę. O naukę waszej książęcej mości proszę, bo też wstyd by mi było, gdybym się przy takich statystach niczego nie zdołał nauczyć. Nie wiem, czy wasza książęca mość raczysz mi szczerze odpowiedzieć. To będzie zależało od twego pytania i od mego humoru, odrzekł Bogusław, nie przestając patrzeć w lustro. Oczy Kmicica błysnęły przez chwilę, lecz mówił dalej spokojnie. Owóż jest tak. Książę wojewoda Wileński wszystkie swe postępki dobrem i zbawieniem Rzeczypospolitej osłania. Już też ta Rzeczpospolita z ust mu nie schodzi. Radże mi wasza książęca mość szczerze powiedzieć, pozory li to tylko konieczne, czyli naprawdę książę hetman ma tylko dobro Rzeczypospolitej na celu. Bogusław rzucił bystre, przelotne spojrzenie na pana Andrzeja. A jeżeli bym ci powiedział, że to pozory, czyli byś pomagał dalej? Więc to tedy jeno pozory tylko? Książę przekręcił krzesło, siadł na nim jak na koniu i wsparłszy ręce na poręczy, milczał chwilę, jakby namyślając się, po czym rzekł. Słuchaj, panie Kmicic, jest, panie kawalerze, zwyczaj w tym kraju, iż gdy kto kona, to mu krewni w ostatniej chwili poduszkę spod głowy wyszarpują, ażeby się zaś dłużej nie męczył. Ja i książę wojewoda Wileński postanowiliśmy tę właśnie przysługę oddać Rzeczypospolitej. Ale że siła drapieżników czeka na spadek i wszystkiego zgarnąć nie zdołamy, przeto chcemy, aby choć część, i to nie lada jaka, dla nas przypadła. Jako krewni mamy do tego prawo. Jeżeli zaś nie przemówiłem ci tym porównaniem do głowy i nie zdołałem w sedno trafić, wtedy powiem inaczej. Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Hiperborejczykowie, Tatarzy, Elektor i kto żyw naokoło. A my z księciem wojewodą Wileńskim powiedzieliśmy sobie, że z tego sukna musi się i nam tyle zostać w ręku, aby na płaszcz wystarczyło. Dlatego nie tylko nie przeszkadzamy ciągnąć, ale i sami ciągniemy. Niechaj Chmielnicki przy Ukrainie się staje, Szwedzi z Brandenburczykiem o Prusy i wielkopolskie kraje się rozprawiają, niech Małopolskę bierze Rakoczy, czy kto bliższy, Litwa musi być dla księcia Janusza. A z jego córką dla mnie. Kmicic wstał nagle. Dziękuję waszej książęcej mości, to tylko chciałem wiedzieć. Odchodzisz, panie kawalerze? Tak jest. Książę spojrzał uważniej na Kmicica i w tej chwili dopiero spostrzegł jego bladość i wzburzenie. Co ci jest, panie Kmicic? Spytał. Wyglądasz jak Piotrowin. Fatygi z nóg mnie obaliły i w głowie mi się kręci. Żegnam waszą książęcą mość. Przed odjazdem przyjdę się jeszcze pokłonić. To rzekłszy, Kmicic skłonił się i wyszedł. W drugiej izbie pokojowcy podnieśli się na jego widok, ale on przeszedł jak pijany, nikogo nie widząc. Na progu izby chwycił się obu rękami za głowę i począł powtarzać z jękiem prawie. Jezusie Nazareński, królu żydowski, Jezus, Maria, Józef. Chwiejnym krokiem przeszedł przez podwórzec około warty złożonej z 6 halabardników. Za kołowrotem stali jego ludzie z wachmistrzem Soroką na czele. Za mną, rzekł Kmicic i ruszył przez miasto ku oberży. Soroka,
dawny żołnierz Kmicica i znający go doskonale zauważył natychmiast, że z młodym pułkownikiem dzieje się coś niezwykłego. Czuj duch, rzekł z cicha do ludzi, gorze temu, na kogo gniew jego spadnie. Żołnierze przyspieszali w milczeniu kroku, a Kmicic nie szedł, ale biegł prawie naprzód, wymachując rękoma i powtarzając bezładne słowa. Do uszu Soroki dochodziły jeno onerwane wyrazy. Truciciele, wiarłomcy, zdrajcy, zbrodzień i zdrajca, obaj tacy. Słuchał tego ze zdumieniem Soroka i trwożył się coraz bardziej, a w duszy myślał. Jakaś krew się tu poleje, nie może być inaczej. Tymczasem przyszli do zajazdu, Kmicic zamknął się natychmiast w izbie i z godzinę nie dawał znaku życia. A żołnierze tymczasem, bez rozkazu, ładowali wiuki i siodłali konie. Soroka mówił im: nie zawadzi to, trzeba być na wszystko gotowym. Jakoż pokazało się wkrótce, że Soroka dobrze znał swego pułkownika, bo nagle Kmicic ukazał się w sieni, bez czapki, w koszuli tylko i hajdawerach. Konie siodłać! Krzyknął. Wiedziałem ja, że coś będzie, mruknął Soroka. A teraz wachmistrz, za mną! Krzyknął Kmicic. I tak jak był rozebrany w hajdawerach tylko i rozhełstanej koszuli na piersiach, wyszedł z sieni, a Soroka szedł za nim, otwierając szeroko oczy ze zdziwienia. Tak doszli aż do studni żurawianej w podwórzu zajazdu. Tu Kmicic zatrzymał się i ukazując wiadro wiszące przy żurawiu, rzekł: lej mi wodę na łeb! Wachmistrz wiedział z doświadczenia, jak niebezpiecznie było pytać dwa razy o rozkaz. Chwycił więc za drąg i zanurzył wiadro w wodzie. Następnie wyciągnął je spiesznie i porwawszy w dłonie chlusznął, zawartą w nim wodę na pana Andrzeja. A pan Andrzej począł pryskać i prychać, jakoby wieloryb. Dłońmi przyklepywał mokre włosy, po czym zakrzyknął: jeszcze! Soroka powtórzył czynność raz, drugi i chlustał wodą ze wszystkich sił, jakoby chciał płomień zgasić. Dość! Rzekł na koniec Kmicic. Pójdź ze mną, szaty mi pomożesz wdziać. I obaj poszli do zajazdu. Pół godziny później ukazał się znowu, całkiem przybrany już jak do drogi, w wysokie jałowicze buty i łosiowy kaftan, obciśnięty pasem skórzanym, za który zatknięta była krucica. Rzuciwszy okiem na żołnierzy, czy gotowi i zbrojni należycie, siadł na koń i cisnąwszy dukata gospodarzowi, wyjechał z zajazdu. Soroka jechał przy nim, trzej inni z tyłu, prowadząc zapasowego konia. Stój! Rzekł nagle Kmicic. Żołnierze stanęli, on zaś zwrócił się ku nim. Gotowiście na śmierć? Spytał krótko. Gotowi! Odpowiedzieli chórem orszańscy zabijakowie. Leźliśmy Chowańskiemu w gardło i nie zjadł nas. Pamiętacie? Pamiętamy! Trzeba się dziś ważyć na wielkie rzeczy. Uda się to, miłościwy król nasz, panów z was poczyni. Ja w tym. Nie uda się. Pójdziecie na pal. Co się ma nie udać, rzekł Soroka, którego oczy poczęły błyskać jak u starego wilka. Uda się, powtórzyli trzej inni, Biłous, Zawratyński i Lubieniec. Musimy porwać księcia koniuszego, rzekł Kmicic. I umilkł, chcąc zbadać wrażenie, jakie szalona myśl uczyni na żołnierzy. A oni umilkli także i patrzyli w niego jak w tęczę. Tylko wąsiska ruszały im się i tylko twarze stały się groźne i zbójeckie. Pal blisko, nagroda daleko, rzekł Kmicic. Mało nas, mruknął Zawratyński. To gorzej aniżeli z Chowańskim, dodał Lubieniec. Wojska wszystkie w rynku, a we dworze jeno straż i z dworzan ze 20, rzekł Kmicic, którzy niczego się nie spodziewają, nawet i szabel przy bokach nie mają. Wasza miłość swoją głowę stawi, czemu my nie mamy naszych postawić, odparł Soroka. Słuchać, rzekł Kmicic. Jeśli chytrością go nie weźmiem,
to inaczej wcale nie weźmiem. Słuchać. Ja wejdę do komnat i po chwili wyjdę z księciem. Jeśli książę siądzie na mego konia, wtedy ja siądę na drugiego i pojedziemy. Jak odjedziemy ze 100 albo z 150 kroków, wtedy go we dwóch porwać pod pachy i w skok, co tchu w koniach. Wedle rozkazu, rzekł Soroka. Jeśli nie wyjdziem, mówił dalej Kmicic, a usłyszycie strzał w komnacie, wtedy mi gruchnąć z garłaczy po straży i konia mi podawać, jak tylko wypadnę ze drzwi. Tak i będzie, rzekł Soroka. Naprzód, skomenderował Kmicic. Ruszyli i kwadrans później stanęli przed kołowrotem starościńskiego dworu. Kmicic oznajmił się jak i poprzednio przez dyżurnego oficera, który po chwili wrócił i wezwał go do księcia. Jak się masz, panie kawalerze, rzekł wesoło książę, takeś mnie nagle opuścił, żem myślał, iż skrupuły w tobie od moich słów rebelizowały i nie spodziewałem się widzieć cię więcej. Jakżebym to nie miał się przed drogą pokłonić, rzekł Kmicic. No, przecie myślałem także, iż wiedział książę wojewoda, kogo z poufną misją wysłać. Skorzystam i ja z ciebie, bo ci dam kilka listów do różnych znacznych osób i do samego króla szwedzkiego. Spraw się, panie kawalerze, dobrze, a będę ci wdzięczny i nie dam się w nagradzaniu księciu wojewodzie wileńskiemu prześcignąć. Jeśli taka łaska waszej książęcej miłości, to z góry o nagrodę poproszę. Masz tobie. Pewnie cię tam książę wojewoda niezbyt suto na drogę opatrzył. Wąż u niego w skrzyni siedzi. Niechże mnie Bóg zachowa, abym miał pieniędzy żądać. Nie chciałem ich od księcia hetmana, nie wezmę i od waszej książęcej mości. Na własnym żołdzie jestem i na własnym pozostanę. Książę Bogusław spojrzał ze zdziwieniem na młodego rycerza. To widzę, Kmicicowie naprawdę nie z tych, co ludziom w ręce patrzą. O co tedy idzie, panie kawalerze? Rzecz jest taka, wasza książęca mość. Nie rozmyśliwszy się dobrze w kejdanach, wziąłem ze sobą konia wielkiej krwi, żeby to się przed Szwedami pokazać. Nie przesadzę, jeśli rzeknę, że lepszego w kejdańskich stajnach nie masz. Teraz tedy mi go żal i strach mi, żeby się po drogach, karczmach albo od niewczasu nie sterał. A jako przygodę nietrudno, może i w nieprzyjacielskie ręce wpaść, choćby tegoż pana Wołodyjowskiego, który personaliter okrutnie na mnie zawdzięty. Myślałem tedy prosić waszą książęcą mość, abyś go raczył na przechowanie wziąć i zażywać, póki się sposobniejszą porą o niego nie upomnę. To mi go lepiej przedaj. Nie może to być, bo to byłoby, jakobym przyjaciela przedawał. Mało 100 razy mnie ten koń z największego ukropu wyniósł, gdyż i tę ma cnotę, że w bitwie kąsa nieprzyjaciół okrutnie. Takiż to zacny koń? Pytał z żywym zajęciem książę Bogusław. Czy zacny? Gdybym był pewien, że się wasza książęca mość nie rozgniewa, wtedy bym 100 czerwonych złotych stawił, że nie przymierzając i wasza książęca mość nie posiada takiego w swoich stajniach. Może i ja bym stawił, gdyby nie to, że nie pora dziś konie w zawód puszczać. Chętnie go przechowam, chociaż, jeśli mi się uda, wolałbym kupić. Ale gdzież się owo dziwo znajduje? A od przed kołowrotem ludzie go trzymają. Ale że dziwo to dziwo, bo nie koloryzując, sułtan może takiego konia pozazdrościć. Nie tutejszy on, natolski. Jeno myślę, że i w Natoli jeden taki się utrafił. To pójdźmy obaczyć. Służę waszej książęcej mości. Książę wziął kapelusz i wyszli. Przed kołowrotem ludzie Kmicicowi trzymali dwa zapasowe, całkiem osiodłane konie, z których jeden, istotnie bardzo rasowy, czarny jak kruk, ze strzałką na czole i białą pęciną u nogi włócznej, zarżał lekko na widok swego pana. To ten zgaduje? Rzekł książę Bogusław. Nie wiem, czy takie dziwo jakieś mówił, ale istotnie, zacny koń. A przeprowadzić go, krzyknął Kmicic. Albo nie, czekaj, ja sam siądę. Żołnierze podali konia i pan Andrzej siadłszy począł go objeżdżać wedle kołowrotu. Podbiegłym jeźdźcem koń wydał się jeszcze dwakroć piękniejszy.
Śledziona grała w nim, gdy szedł rysią. Oczy wypukłe nabrały blasku i zdawało się, że chrapami wyrzuca ogień wewnętrzny, a grzywę wiatr mu rozwiewał. Pan Kmicic zataczał koła, zmieniał kody, na koniec najechał tuż na księcia, tak że chrapy konia nie były dalej jak o krok od jego twarzy i krzyknął: Alt! Koń wsparł się czterema nogami i stanął jak wryty. A co? Rzekł Kmicic. Jak to powiadają oczy i nogi jelenia? Chód wilka, chrapy łosia, a pierś niewiasty, rzekł książę Bogusław. Jest wszystko, co potrzeba i komendę niemiecką rozumie. Wasza książęca mość nie uwierzy. Tak on chodzi w szeregu, że gdy szereg idzie skokiem, możesz wasza książęca mość cugle puścić, a on się o pół chrapów z szeregu nie wysunie. Jeśli wasza książęca mość raczy spróbować, jeśli się na dwóch stajach choć o pół łba wysunie, to go darmo oddam. To byłoby największe dziwo, żeby się spuszczonymi cuglami nie wysunął. I dziwo, i wygoda, bo obie ręce wolne. Nieraz tak było, żem w jednej miał szablę, w drugiej pistolet, a koń szedł wolno. Ba, a jeśli szereg zawraca, wtedy zawróci i on, nie popsowawszy linii. Nie może być, rzekł książę. Tego żaden koń nie uczyni. Widziałem we Francji konie muszkieterów królewskich, bardzo ćwiczone, umyślnie, aby ceremonii dworskich nie psowały. Ale przecie trzeba je cuglami prowadzić. W tym koniu człowieczy dowcip. Niechże wasza książęca mość sam popróbuje. Dawaj, rzekł po chwili namysłu książę. Sam Kmicic podtrzymał konia do wsiadania, a książę skoczył lekko na kulbakę i począł klepać rumaka po lśniącym karku. Ruszymy naprzód szeregiem i jeśli wasza książęca mość pozwoli, to w drugą stronę, ku lasowi. Droga tam równa i szeroka, a ku miastu mogłyby nam jako we wozy przeszkadzać. Niechże będzie ku lasowi. Ze dwie staje równo. Puść wasza książęca mość cugle z miejsca i skokiem. Dwóch ludzi z każdej strony. Ja trochę z tyłu pojadę. Stawać, rzekł książę. Szereg stanął i zwrócił się głowami końskimi ku drodze od miasta. Książę stał w środku. Ruszaj, rzekł. Z miejsca w skok, marsz. Szereg pomknął i po pewnej chwili szedł jak wicher. Tuman kurzu zasłonił ich przed oczyma dworzan i masztalerzy, którzy zebrawszy się gromadką przed kołowrotem, przyglądali się z ciekawością biegowi. Ćwiczone konie w największym pędzie, chrapiąc z wysilenia, przebiegły już staję lub więcej i rumak książęcy lub onietrzymany cuglami nie wysunął się istotnie ani na cal. Przebiegli i drugą staję, nagle Kmicic zwrócił się, a widząc za sobą jeno tumany kurzu, przez które zaledwie było widać dwór starościński, a wcale stojących przed nim ludzi, krzyknął straszliwym głosem: Bierz go! W tej chwili Biłołus i olbrzymi Zawratyński chwycili księcia za oba ramiona, aż kości zatrzeszczały mu w stawach i trzymając w żelaznych pięściach, poczęli buść ostrogami własne konie. Książęcy w środku trzymał się ciągle w szeregu, nie zostając ani wysuwając się na cal naprzód. Zdumienie, przerażenie, wicher bijący w twarz księcia Bogusława odebrały mu w pierwszej chwili mowę. Szarpnął się jeno raz i drugi, lecz bez skutku, bo tylko ból od wykręconych ramion przeszył go na wylot. Co to jest, Łotry? Nie wiecie, kto jest? Krzyknął wreszcie. Wtem Kmicic trącił go lufą od krucicy między łopatki. Na nic opór, bo kula w krzyż! Zakrzyknął. Zdrajco! Rzekł książę. A ty kto? Odparł Kmicic. I mknęli dalej. Biegli długo borem, pędząc tak, że sosny przydrożne zdawały się uciekać w tył w popłochu. Mijali karczmy, chaty pobereżników, smolarnie, a czasem wozy ciągnące pojedynczo lub po kilka ku pilwiszkom. Od chwili do chwili książę Bogusław przechylał się w kulbace, jakby chcąc próbować oporu, ale wówczas ramiona jego wykręcały się jeno boleśnej w żelaznych rękach kmicicowych żołnierzy, a pan Andrzej przykładał mu znów lufę między łopatki i biegli dalej. Kapelusz księciu spadł, wiatr rozwiewał bujne, jasne sploty jego peruki
i biegli dalej, aż biała piana poczęła spadać płatami z koni. Na koniec trzeba było zwolnić, bo ludziom i koniom tchu zabrakło. A pilwiszki pozostawały tak daleko, że wszelka możliwość pogoni znikła. Jechali tedy czas jakiś stępą i w milczeniu, przesłonięci tumanem pary, która buchała z romaków. Książę przez długi czas nie odzywał się wcale. Widocznie starał się uspokoić, odzyskać zimną krew, a gdy tego dokazał, wówczas spytał: dokąd mnie prowadzicie? Dowiesz się, wasza książęca mość, na końcu drogi, rzekł Kmicic. Bogusław zamilkł, a po chwili znowu: nie śmiesz mi w oczy spojrzeć, panie Kmicic. Z tyłu się kryjesz. Owszem, odparł pan Andrzej i popędziwszy konia, odsunął Zawratyńskiego, a sam chwyciwszy za lejc książęcego rumaka, spojrzał Bogusławowi prosto w twarz. A jak tam moja szkapa? Zalim jej dołgał choć jedną cnotę? Dobry koń, odrzekł książę. Chcesz, to go kupię. Bóg zapłać. Wart ten koń lepszego losu, niż zdrajcę do śmierci nosić. Głupiś, panie Kmicic, bom w Radziwiłłów wierzył. Znów nastała chwila milczenia, którą przerwał pierwszy książę. Powiedz mi, panie Kmicic, rzekł, czyś ty pewien, żeś przy zdrowych zmysłach i że ci się rozum nie pomieszał? Czyś zapytał samego siebie, coś ty, szalony człowiecze, uczynił? Kogoś ty porwał? Na kogoś rękę podniósł? Czy ci nie przyszło do głowy, że lepiej by dla ciebie teraz było, żeby cię matka nie rodziła? I że na tak zuchwały postępek nie odważyłby się nikt, nie tylko w Polsce, ale i w Europie całej? To widać niewielka fantazja w tej Europie. Bo ja waszą książęcą mość porwałem, trzymam i nie puszczę. Nie może być inaczej, tylko z szalonym sprawa, zawołał jakby do siebie książę. Mój mości książę, odrzekł pan Andrzej, jesteś w moim ręku i z tym się zgódź, a słów próżno nie trać. Niecierpliwość odbiła się na twarzy księcia Bogusława. Panie chorąży Orszański, rzekł, ale odpowiedz mi przynajmniej szczerze na jedno pytanie. Zaliś już jechał do mnie na Podlasie z gotowym zamiarem targnięcia się na moją osobę, czyli też później, w ostatniej chwili przyszło ci to do głowy. Na to mogę szczerze waszej książęcej mości odpowiedzieć, bo i mnie samego w gębę pali, abym wam powiedział, dlaczego porzuciłem waszą stronę i pókim żyw, póki mi tchu w gardzieli stanie więcej, do niej nie wrócę. Książę wojewoda wileński mnie zwiódł i naprzód na mnie to wyciągnął, żem mu na krucyfiksie zaprzysiągł, jako go nie opuszczę do śmierci. A, to pięknie dotrzymujesz, nie ma co mówić. Tak jest, zawołał gwałtownie Kmicic. Jeśli mi duszę stracił, jeśli muszę być potępiony, to przez was. Ale miłosierdziu boskiemu się oddaję i wolę duszę stracić. Wolę gorzeć wiekuiście, niż dłużej grzeszyć świadomie i dobrowolnie, niż dłużej służyć, wiedząc, że grzechowi i zdradzie służę. Niech Bóg zmiłuje się nade mną. Wolę gorzeć. Wolę stokroć gorzeć, bo i tak bym gorzał, gdybym przy was został. Nie mam nic do stracenia, ale to przynajmniej na sądzie boskim powiem. Nie wiedziałem, na co przysięgał, a gdym zmiarkował, że na zdradę ojczyźnie, na zgubę imieniowi polskiemu przysięgałem, tedym przysięgę złamał. Teraz mnie, Panie Boże, sądź. Do rzeczy. Do rzeczy, rzekł spokojnie książę Bogusław. Lecz pan Andrzej oddychał ciężko i jechał czas jakiś w milczeniu, z namarszczoną brwią i okiem wbitym w ziemię, jak człowiek nieszczęściem przygnieciony. Do rzeczy, powtórzył książę Bogusław. Kmicic zbudził się jakoby ze snu, potrząsnął głową i mówił: wierzyłem księciu hetmanowi, jakoby ojcu rodzonemu nie wierzył. Pamiętam tę ucztę, gdy nam pierwszy raz powiedział, że się ze Szwedem połączył.
Com ja wtedy przecierpiał, com przeszedł, Bóg mi policzy. Inni zacni ludzie ciskali mu buławy pod nogi, przy ojczyźnie się oponując, a jam stał jak pień z buławą, ze wstydem i z hańbą, w upokorzeniu, w męce, bo mi do oczu powiedziano zdrajca. I kto to powiedział? Lepiej nie wspominać, bym się zaś nie zapamiętał, bym nie oszalał i waszej książęcej mości zaraz tu w łeb nie strzelił. Wyście to, wy zdrajcy, sprzedawczyki, wyście mnie do tego doprowadzili. Tu pan Kmicic począł patrzeć strasznym wzrokiem na księcia i nienawiść wybiła mu z dna duszy na twarz na kształt smoka, który wypełznął z pieczary na światło dzienne, a książę Bogusław patrzył na junaka spokojnym, nieulękłym okiem, na koniec rzekł. Owszem, panie Kmicic, to mnie zajmuje, mów dalej. Nagle Kmicic zatrzymał konia. Hej, rzekł, a list księcia wojewody? Masz go, wasza książęca mość, przy sobie? Choćbym miał, to bym nie dał, rzekł książę. Listy zostały w pilwiszkach. Obszukać go, krzyknął Kmicic. Żołnierze porwali znów księcia pod ramiona, Soroka zaś począł szukać mu po kieszeniach. Po chwili znalazł list. Oto jeden dokument przeciw wam i waszym robotom, rzekł biorąc go pan Andrzej. Dowie się z niego król polski, co zamierzacie. Dowie się i szwedzki, że chociaż teraz mu służycie. Przecie już książę wojewoda zastrzega sobie wolność recedere, jeśli by się noga Szwedom miała powinąć. Wyjdą na jaw wszystkie wasze zdrady, wszystkie machinacje. A mam przecie i inne listy. I do króla szwedzkiego, do Wittenberga, do Radziejowskiego. Wielcy jesteście i potężni, a przecie nie wiem, czyli wam ciasno nie będzie w tej ojczyźnie, gdy wam obaj królowie godną waszych zdrad rekompensatę obmyślą. Oczy księcia Bogusława zabłysły złowrogim światłem, ale po chwili opanował gniew i rzekł. Dobrze, kawalerze, na śmierć i życie między nami. Spotkamy się. Możesz przysporzyć nam trosków i sprawić wiele złego, ale to jedno powiem. Nikt nie śmiał dotąd tego uczynić w tym kraju, coś ty uczynił. I biada tobie i twoim. Ja sam mam szable do obrony, a swoich mam czym wykupić, rzekł Kmicic. Ach, masz mnie jako zakładnika, rzekł książę. Tymczasem zbliżyli się do budowli leżącej przy drodze na cyplu lasu. Nie była to karczma, ale kuźnia i kołodziejnia zarazem, w której jadący traktem zatrzymywali się dla przekuwania koni i reparacji wozów. Między samą kuźnią a drogą rozciągał się niewielki majdan, a ogrodzony płotem z rzadka porosły wydeptaną trawą. Szczątki wozów i popsowane konia i popsowane koła leżały rozrzucone tu i owdzie na owym majdanie. Ale z przejezdnych nie było nikogo, jeno koń Soroki stał przywiązany do słupa. Sam Soroka rozmawiał przed kuźnią z kowalem, tatarem i dwoma jego pomocnikami. Niezbyt obfity będziemy mieć popas, rzekł uśmiechając się książę, niczego tu nie dostanie. Mamy żywność i gorzałkę ze sobą, rzekł pan Kmicic. To dobrze, trzeba nam będzie sił nabrać. Tymczasem stanęli. Kmicic zatknął zapas krucice, zeskoczył z kulbaki i oddawszy bachmata w ręce Soroki, chwycił znów za cukle książęcego konia, którego zresztą lubieniec nie popuszczał z ręki z drugiej strony. Wasza książęca mość zechce zejść z konia, rzekł pan Andrzej. A to czemu? Będę jadł i pił z kulbaki, rzekł książę, pochylając się ku niemu. Proszę na ziemię, zawołał groźnie Kmicic. A ty w ziemię, krzyknął straszliwym głosem książę i wyrwawszy z szybkością błyskawicy krucicę ze zapasa Kmicica, huknął mu w samą twarz. Jezus Maria, krzyknął Kmicic. W tej chwili koń pod księciem, uderzony ostrogami, wspiął się tak, iż wyprostował się prawie zupełnie.
Książę zaś przekręcił się jak wąż w kulbace ku Lubieńcowi i całą siłą potężnego ramienia pchnął go lufą między oczy. Lubieniec wrzasnął przeraźliwie i spadł z konia. Zanim inni mogli zrozumieć, co się stało, zanim odetchnęli, zanim okrzyk zgrozy zamarł na ich wargach, Bogusław roztrącił ich jak burza, wypadł z Majdanu na drogę i pomknął wichrem ku pilwiszkom. Łapaj, trzymaj, bij! Rozległy się dzikie głosy. Trzej żołnierze, którzy jeszcze siedzieli na koniach, puścili się za nim, lecz Soroka, schwyciwszy muszkiet oparty o ścianę, począł mierzyć do uciekającego, a raczej do jego rumaka. Rumak zaś wyciągnął się jak sarna i biegł z szybkością strzały wypuszczonej z cięciwy. Huknął strzał! Soroka rzucił się przez dym, aby skutek lepiej zobaczyć, oczy przysłonił ręką, popatrzył przez chwilę i wreszcie krzyknął: chybiony! W tej chwili Bogusław zniknął na zakręcie, a za nim zniknęli goniący. Wówczas wachmistrz zwrócił się do Kowala i jego pomocników, którzy patrzyli aż dotąd z niemym przerażeniem na to, co się stało, i zawołał: wody! Kowalczuki skoczyli ciągnąć żurawia, a Soroka klęknął przy leżącym nieruchomie panu Andrzeju. Twarz Kmicica była pokryta sadzą wystrzału i kroplami krwi. Oczy miał przymknięte, lewą brew, powiekę i lewy wąs osmolone. Wachmistrz począł naprzód dotykać z lekka palcami jego czaszki. Dotykał długo i ostrożnie, po czym mruknął: głowa cała. Lecz Kmicic nie dawał znaku życia i krew wydobywała mu się z twarzy obficie. Tymczasem Kowalczuki przynieśli wiadro wody i szmaty do obcierania. Soroka z równąż powolnością i uwagą zabrał się do obmywania twarzy Kmicica. Na koniec rana ukazała się spod krwi i sadzy. Kula rozorała głęboko Kmicicowi lewy policzek i zniosła zupełnie koniec ucha. Soroka począł badać, czy kość policzkowa nie jest strzaskana. Po chwili przekonał się, że nie, i odsapnął głęboko. Równocześnie Kmicic pod wpływem zimnej wody i bólu jął dawać znaki życia. Twarz poczęła mu drgać, piersi podniosły się oddechem. Żyje, nic mu nie będzie, zawołał radośnie Soroka. I łza stoczyła się po zbójeckiej twarzy wachmistrza. Tymczasem na zakręcie drogi ukazał się Biłous, jeden z trzech żołnierzy, którzy pognali za księciem. A co? Zapytał Soroka. Żołnierz kiwnął ręką. Nic. A tamci prędko wrócą? Tamci nie wrócą. Wachmistrz złożył drżącymi rękoma głowę Kmicica na progu kuźni i zerwał się na równe nogi. Jakże to? Panie wachmistrzu, to charakternik. Pierwszy dogonił go Zawratyński, bo miał najlepszego konia i dlatego, że mu się pozwolił dogonić. W naszych oczach wydarł mu szablę z ręki i sztychem przebił. Ledwie mieliśmy czas zakrzyknąć. Witkowski był bliżej i skoczył na ratunek, a ten ściął go w moich oczach. Jakby go piorun zatrzasnął, ani zipnął. A ja mnie czekał kolei, panie wachmistrzu. On tu gotów jeszcze wrócić. Nic tu po nas, krzyknął Soroka. Do koni! I w tejże samej chwili poczęli wiązać nosze między końmi dla Kmicica. Dwóch ludzi z rozkazu Soroki stanęło z muszkietami na drodze z obawy powrotu straszliwego męża. Lecz książę Bogusław, w przekonaniu, że Kmicic nie żyje, wracał spokojnie do pilwiszek. O zmroku już spotkał go cały oddział rajtarów, wysłany przez Patersona, który zaniepokoił się długą nieobecnością księcia. Oficer, ujrzawszy księcia, skoczył ku niemu. Wasza książęca mość, nie wiedzieliśmy... Nic to, przerwał książę Bogusław. Przejeżdżałem konia w kompanii tego kawalera, od którego go kupiłem. A po chwili dodał: i zapłaciłem dobrze.